Syrena. Niektórzy o niej mówili królowa szos, inni pogardliwie zwali ją skarpetą. Ale trzeba przyznać, że miała wielkie zasługi w polskiej motoryzacji. Przez tyle lat budowana, projektowana, modernizowana, nie doczekała się nigdy wersji cabrio ani wersji sportowej. Ale trzeba by na pewno. Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was do małego, magicznego warsztatu w Trzewie, gdzie został zbudowany bardzo oryginalny pojazd. Jeżeli ktoś z Was czytał książki Nienackiego, to na pewno kojarzycie pana samochodzika. I właśnie siedzę w takim bolidzie, a to jest jego konstruktor, który własnymi rękami całe auto zbudował. Nikt nie pomagał, każda śrubka, każda blachagięta. Panie Tadeuszu, wielkie szapoba, bo takich rzeczy się nie spotyka. No i proszę powiedzieć, skąd ten pomysł na Syrenę w tej wersji? To znaczy tak, ten samochód powstał jako odprysk po wykonaniu innego samochodu, czyli odbudowie Syreny 104 1968 roku. A chcąc mieć jak najwięcej oryginalnych detali do odbudowy Syreny, najbliżej, żeby to było oryginału, więc kupiłem dwie Syreny, żeby pozyskać rozmaite takie rzeczy, których już nie ma. Między innymi śrubki jakieś z logo z FSO, no i tam parę innych rzeczy, tapicerkę oryginalną. No i została mi po tej drugiej Syrenie, która była na części, została mi rama z silnikiem oczywiście i całym zawieszeniem. I to z początku stało jakiś czas. Mówimy o 104. O 104, tak. No i tak się przeglądam, że zdałoby się z tego co zrobić ciekawego. I kiedyś oglądałem jakąś książkę z starymi samochodami. Trafiłem na... To na pewno był Bugatti. No i pomyślałem, że zrobię coś na wzór Bugatti. No i zacząłem od przodu całą pracę, bo trzeba było jakoś najpierw zrobić karoserię, żeby się w niej mieścił silnik, czyli usadowiony był silnik na karoserii. Wszelkie podzespoły i zacząłem to obudowywać. Zaczynałem przód, jeszcze nie wiedziałem, bo nie miałem wizji, jak będzie wyglądał tył. Nie robiłem do tego żadnych rysunków, żadnych projektów, żadnych pomiarów. Wszystko wynikało w trakcie. Wyszło w planie. Wszystko wynikało w trakcie, tak. Czyli pełna improwizacja. Tak jest. Wysokość nadwozia była podyktowana wysokością elementów konstrukcyjnych, czyli wysokością chłodnicy dokładnie, żeby się chłodnica zmieściła. A z kolei nie chciałem tego auta przesadnie budować jakiegoś wysokiego, bo to miało być jakieś auto niskie i takie trochę sportową sylwetkę posiadać, więc ile się dało, to zostały elementy mocujące chłodnicę obniżone. Z kolei pomierzyłem szerokości gaźnika kolektora wydechowego, bo to jest z jednej strony, z prawej strony jest gaźnik, z lewej kolektor wydechowy, też żeby to się mieściło w obudowie w tym nadwoziu. No i tak to budowałem, że dobrnąłem do deski, do ściany grodziowej. I też był dylemat, jak to zrobić, bo to wszystko trzeba było przemyśleć, tak? Tutaj, gdzie są pedały, wymierzyłem wysokość buta i trochę naddatku dodałem. Wygiąłem to w takim kształcie, żeby to się, powiedzmy, tutaj siedziało, mieściło w miarę. No i budowałem dalej, czyli później przyszło kolej na boki. I w tych tutaj w centralnej części musiało się zmieścić siedzenie. Więc znów jakąś osobę drugą mojej postury przymierzyliśmy się na fotelu, jaki to fotel może być tak wymiarowo nie ciasno, za szeroki, tak, bo coś trzeba wykroić, żeby tu się to zmieściło, bo też gabaryty auta tu nie pozwalały w tej wersji, tu zaczynając od przodu. Ile to tak trwało? No to się bardzo spieszyłem, bo robiłem prawie to, wykonywałem to przeważnie popołudniami, nocami, w święta, niedzielę. Mhm. I to zaczynałem w roku 2012, we wrześniu,
A skończyłem to autko w 2013 w czerwcu i to był taki przymus, bo już był koniec okresu tak zwanego Eldorado dla majsterkowiczów, czyli likwidowano u nas rejestrację samochodów wykonanych własnoręcznie, samodzielnie, tak zwanych SAM-ów. No i to jest bardzo złe, niestety. I chciałem zdążyć to w terminie, czyli było to bodajże w 2013 roku, w czerwcu 22 koniec, a ja to dzień wcześniej złożyłem dokumenty w urzędzie. Czyli nóż na gardle był. Tak jest, to mnie bardzo poganiało. Tak jak pan wspominał, panie Tadeuszu, samodzielnie wszystko. Samodzielnie od wszystko. Od kształtowników, nie wiem, profilowanych blach, poprzez zmodyfikowaną konstrukcję zawieszenia. To wszystko pana patenty. Wszystko, znaczy wszystko mój pomysł. Dużo rzeczy trzeba usprawnić po fabryce, bo wtedy fabryki nasze produkowały to, co wyprodukowały, to się sprzedało. Czyli nie było żadnego zainteresowania o zabieganie, czyli o pozyskanie klienta. Bo każdy wyrobczy był lepiej, gorzej wykonany, a można było znalazł zbyt, więc nie było żadnego, powiedzmy, kontroli jakości ani parcia. No kontrol to może była, ale tak wiadomo, jak ta kontrola zbierała, tak? Ale nie było takiej potrzeby, żeby ten wyrób unowocześniać, poprawiać, bo i tak się sprzedał. Wracając do konstrukcji nadwozia, jest to postawione na ramię syreny 104. Na ramię syreny 104. Z silnikiem seryjnym 104. Tak jest. I skrzynią biegów też 104, ale 104 i 105 to miały te same skrzynki, czyli się skrzynka w 103 była inna, później przekonstruowano troszeczkę mniej chyba pracochłonna, tak jak podejrzewam, bo trochę bardziej prosta konstrukcja. Poza tym zrobili skrzynkę synchronizowaną. Wreszcie. Czyli wszystkie biegi synchronizowane oprócz wstecznego, wsteczny nie musi mieć, bo to nie jest potrzebne praktycznie. Ale tak jak pan wspominał, 105 skrzynia miała z plasteliny, można powiedzieć. To już znaczy dużo elementów zostało pominięte obróbki cieplnej w celu zaoszczędzenia kosztów. Inna jakość, bo powiedzmy się to zrobiło z większymi luzami. To było łatwiej zmontować, nie trzeba było jakichś specjalnych przyrządów do wciskania, ściągaczy do rozbierania, czyli to się wszystko tak jak klocki Lego składało bardzo lekko, jak było to z dużymi luzami i zrobione niewymiarowo, czyli mniej wymiarowo. Czyli mamy najlepszą skrzynię biegów, jaka wychodziła w terenie? No w 104 na pewno były bardzo dobre skrzynki biegów, bo i obróbkę termiczna i jakościowo, czyli wymiarowo była zrobiona bardzo dobrze. A wiadomo, że problemem były przeguby w syrenach. Jak tutaj czyli przeguby były największą bolączką, dlatego że były kiedyś oryginalne przeguby, to te przeguby pewnie tam jeździłem kiedyś syreną za młodu, wytrzymywały. Później wiadomo, że u nas wszystkiego brakowało, więc każdy, kto mógł, chciał na czymś zarobić. Z rzemieślników były robione rzemieślnicze i teraz na przykład oryginalne przeguby ciężko dostać, więc zmieniłem na przeguby kulowe współczesnej powiedzmy produkcji. Dokładnie to są Opla założone wektry od silnika 120, o mocy 120 koni, czyli ten silniczek 40 koni nigdy nie zniszczy. Jest duży zapas. Jest duży zapas. Hamulce? Hamulce, czyli tak, były tu hamulce oryginalnie bębnowe i też był problem taki, że to było robione byle jak materiały były dobre, bo te hamulce bębnowe, bębny nie rdzewiały, natomiast było marne wykonanie. Obróbka. Czyli obróbka, czyli to nie było w ogóle jakieś wycentrowane, te bębny miały bicie, wyważane to ciężarki co prawda były, ale to było tak tylko dla to, że norma wykonana, ciężarek wisiał, był przyczepiony do tego bębna. No tak było w PRL-u. No. Tak, więc zastosowałem hamulce tarczowe. Tarcze hamulcowe wykorzystałem z Łady Niwy. One doskonale pasują. Później dopasowałem zaciski od Forda Escorta, żeby się zmieściły w felgach, bo to wiadomo, że zaciski hamulcowe są tak projektowane, na ile pozwala wielkość koła. Założyłem później do tego jeszcze wspomaganie hamulców, to jest taki patent, to wołgi, bo tutaj ciężko jest od razu serwo, by pod karoserią, bo jest mało miejsca, więc tam zmieściłem, gdzie się dało to serwo, czyli pod maską. To jest taki patent, że pompa hamulcowa uruchamia serwo, a serwo z kolei dopiero działa na hamulce. Czyli to serwo można sobie zamontować wszędzie, tam gdzie jest miejsce. Czyli tak jest to plus tego wykonania. A panie Tadeuszu, czy były takie dni, że tak powiem, tyle było problemów, że już była ochota, żeby porzucić projekt? Czy im więcej było problemów, tym większa nerw? Nie, to wciąga bardzo. To wciąga. To wciąga, to jest bardzo wciąga. Jak się coś zacznie, to człowiek zawsze myśli,
a przeważnie jak się kładł spać, to się wtedy jeszcze jakieś tam przemyślenia. Masa własna tego samochodu to jest 900 kg ze wszystkim, z paliwem, i no, ważyłem go na wadze, bo jak jest suchy, to troszeczkę mniej, ale tyle ma. Bo tu są te elementy ze stali nierdzewnej. Blacha na pewno nie jest taka jak w nadwoziach typowych, bo jest blacha minimum 1, a 1,25. Bo ona była a na podłodze bodajże, pamiętam, to chyba jest blacha 2. O. Dlatego, że pozyskiwałem tą blachę ze złomowiska i się brało takie arkusze, jakie były w danej chwili. Czyli tu nie było tak specjalnie to ważone, liczone, bo ten samochód nie o to chodziło, żeby jak najmniej ważył, żeby był z solidnych materiałów zbudowany. I z takich budowany, jakie były dostępne akurat na złomowisku, czyli rozmaite rurki, elementy blaszane. Pełny recykling. Tak. Czyli wszystko wykorzystane było, a materiał bardzo porządny, bo wiadomo, że kwas nierdzewna, kwas odporna, czyli nie grozi zniszczenie. Pięknego sznytu i charakteru dodają te lampy, tylne jak i przednie. Skąd pomysł? Lampy przednie to są jakieś tam produkcje do motocykli, to gdzieś tam ktoś z Chin czy skądś, ale też bardzo solidne wykonanie, bo korpus jest z grubej stali, porządnie wychromowany, te lampy kupiłem 6 lat temu i jakoś żadna rdza na nie wchodzi. Czyli porządna produkcja, mimo że może to jest chińska, nie wiem nawet kto. Natomiast tylne są od radzieckich gazów, to jest gaz 51, czyli polski Lublin taki samochód. I to miał takie właśnie lampki tylne, obudowa metalowa, jeszcze nie było tam plastiku, szkło jest z szkła naturalnego, tak, pełne szkło. Czyli wyglądają dosyć tak antycznie te lampy, czyli już retro. Patrząc na wnętrze, bardzo dużo gałeczek, prędkościomierz, wskaźnik poziomu paliwa i temperatura silnika. Który temperatura silnika, tak. I to nie są syrenowskie, tylko są ze Skody, tak? To są ze Skody, bo one robią taki klimat dawniejszy, retro. Tak, retro klimat. Poza tym te wskaźniki pasują, prędkościomierz pasuje idealnie z silnikiem, bo są takie same przełożenia jak w syrenie. Czyli tu i kilometry, wskazanie kilometrów przebiegu i szybkość pokazuje dobrze. Ciekawostką jest wskaźnik temperatury, bo to jest na kapilarę, on nie potrzebuje być zasilany żadnym prądem. Skalowane jest tak, jak być powinno. Wycieraczka jest jedna. Jeszcze zregulowaną natomiast prędkością. Ma kilka prędkości regulowanych. W zasadzie dwie tu niepotrzebne, bo nie było przewidywane, że będzie dach. Jak dorobiłem dach, to się okazało, że przynajmniej musi być jedna wycieraczka. Więc musiałem się bardzo trudzić, żeby tą wycieraczkę dało się pod maską, pod deską rozdzielczą ulokować, a nie było dużo miejsca, bo nie było projektowane, nie było zamysłu, że tam będzie wycieraczka. No ale jakoś się udało to wtłoczyć, tę wycieraczkę. Wygląda, czyli nie jest najgorzej, tak? Ja uważam, że jak na robotę, w sumie amatora, po raz pierwszy, bez żadnych obliczeń, szkiców i no z głowy pomysł. Wszystko z głowy, absolutnie z głowy. To, panie Tadeuszu, jest pan prawdziwym autoholikiem, chylę czoła, naprawdę szapoba. To jest genialne i nie mogę się doczekać przejażdżki, dlatego chyba parę metrów pojeździmy. A zwłaszcza chcę zobaczyć, jak jeździ to po wertepach, bo podobno resoruje wspaniale. Rend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 
skarpeta, bo co by śmierdziało? To śmierdziało. Ja byłem w Szwecji na Kastoluleju, byłem z motocyklistami tą syreną, to mi zaraz za rurą mówi żadnych wydechów, nic nie jechał. Gdyby jechał na tym naszym oleju Mixolu, to by to dawało ładnie. No nikt nawet tam nie wiedział, że to dwusuwy, zresztą Szwedzi mieli Saby dwusuwy, nie? To pewnie by zrozumieli, co to za auto. No praca tego zawieszenia na tych dziurach to jest po prostu poezja. Tak trochę naprawdę dwa CV Citroën. No, ale tak syrena miała resory przewymiarowane, czyli za dużo miała piór, to są ujęte pióry. Dlatego, tak? Że ona służyła do wszystkiego. Mhm. Rolnik musiał ziemniaki przywieźć, nawet i cielak jak nas pędził z to siedzenia wyciągnął i tam zawiózł go. Aha. No to i do pracy ten samo służył. Tak materiały budowlane były często wożone. Ja sam jak miałem syrenę, to 600 kg na styka naraz przywiozłem na schody.
nożny jest w podłodze, też tak, ten zmiana światła w podłodze, tak jak w syrenie. Czyli co z syreny zostało. I ten zapach dwusuwa. No tu można by zrobić jakiś silnik czterosów mały, założyć i tak dalej, ale to był zamysł, żeby to było na syrenie. Żeby ludzie patrzyli, że co można zrobić z syreny, tak? Kierunkowskaz, który przypomina cofającą ciężarówkę. No, ale jest słychać, jak w ruchu miejskim, nie? W tym miejscu pozwolę troszeczkę przyspieszyć sobie ten odcinek. Po pierwsze ścieżka audio. No cóż, cudowny dźwięk dwusuwa, niepowtarzalny. A jakże, jak i ten wiatr we włosach, ale też w mikrofonach spowodował, że ścieżka audio jest dość nieczytelna. Ale uwierzcie mi na słowo. Przejażdżka tego typu bolidem powoduje, że jakby ta cząstka autoholika, która jest we mnie, budzi się na nowo. Czuć pasję, zaangażowanie i miłość do motoryzacji, którą pan Tadeusz przelał w materię, z której stworzono ten pojazd. Oby więcej takich projektów, mimo że no niestety, ale polskie prawo już wykluczyło ich budowę. No dobrze, ja po przejażdżce, przepraszam za włosy, trochę się zmierzliły, ale tutaj wieje. To jest coś niesamowitego. Czuć tą pasję i... No i tą nietuzinkowość, bo auto jest niespotykane. Cieszę się, że polska motoryzacja, ikona polskiej motoryzacji, czyli syrena w takim wcieleniu będzie jeszcze wiele lat służyć. Gratuluję i dziękuję ślicznie. Dziękuję. Nawet nie próbowałem prowadzić, przysięgam, bałbym się. Za duży czuję respekt do tego samochodu. Prowadzi się w miarę łatwo, także. Także tak. Jeżeli macie podobne tego typu samochody, gdzieś słyszeliście, dawajcie newsy, na pewno pojedziemy, nagramy. Jeszcze raz miło było. Trzymajcie się. Cześć.